Dzień dobry, witam wszystkich. Miałem już tego nie nagrywać, już zacząłem. Zacząłem naprawę. Kupiłem dzieciom takie motorki. Nie wiem, jakoś jestem zmęczony tymi filmami, ale szkoda mi nie nagrać. A tu będziemy wypychać wydech, bo nie ma pianki. W ogóle dałem 400 za te po motorze. Każdy motor 400 dolarów. To jest mojego syna motor. I tak wszystko pali, wszystko fajnie. Tylko jak słychać, jest głośny, bo ktoś mu wyprął bebechy w tłumiku. A ja mu już wymieniłem tutaj gaźnik na nowy. Wymieniłem mu świecę. I coś chyba jeszcze robiłem, nie wiem. I teraz wymieniam przedni amortyzator. Dlaczego? Dlatego. Dlatego. Wymieniam przedni amortyzator. Kupiłem taki fajny złoty. No i wymieniam. Także odkręciłem, już tutaj takie były osłony plastikowe. Odkręciłem, o, tu kierownicy nie mogę jedną tą śrubkę wykręcić. Jej nie trzeba w sumie. Chciałem ją ściągnąć, ale chyba sobie daruję, bo jest śrubka zjechana. A teraz tutaj mam śrubki z dołu, muszę odkręcić. Oj, złe śrubki pokazałem, bo ja wam pokazałem to, a to już wykręciłem, tu był chlapacz, a teraz musiałem wykręcić tu spod tego. Nie wiem dlaczego tutaj te boczne są luźne, ale tu nic dokręcimy, nie? Bo tu nic nie idzie, tu się wszystko trzyma na tej, na środku. Także teraz musimy odkręcić tą nakrętkę. I koło ściągnąć i to wszystko. Czyli jeszcze tą i później tutaj tą ośkę odkręcić. Okej, już wiem dlaczego, bo teraz musimy odkręcić te dwie i tą blaszkę ściągnąć i to się nam wysunie w dół. Dlatego te dwie są luźne, bo je i tak trzeba odkręcić. Ale najpierw odkręcimy koło. Troszkę się poszarpałem, jak widzieliście. Aha, czyli jak tu się nam zużyje powierzchnia hamowania, to trzeba wymienić całe koło. Klocki, znaczy klocki. Te szczęki są tu. A tutaj, jak się tego pozbędziemy, to nowe koło. A myślę, że nie są drogie, bo to Chińczyki. Dobra, jeszcze na tą ośkę patrzyłem. Czemu tu w ogóle smaru nie ma? Ja zawsze ośki smarowałem. Nigdy nic się nie działo. Okej, no to teraz tylko te dwie śruby ściągamy, zakładamy nowe. Jednak nie, jeszcze ten pierścień tu trzeba ściągnąć. Ciekawe, czy do tego jest jakiś przyrząd. Ja nie mam, więc będę rzeźbił. No tak, jeszcze z góry i z dołu mamy takie łożysko, które trzeba przemyć i dać smaru świeżego. Proszę, łożyska jak nowe, pięknie wymyte. Tylko one nie mogą iść na sucho, trzeba je wysmarować. Idą jedno z góry, drugie z dołu. Kurde, ładnie to wygląda.
Okej, bo ja już córkę wołałem do pomocy. Pamiętajcie, które łożysko jest z góry, a które z dołu. Jest inna średnica, jakby ktoś to robił. Nie chciało mi wejść, bo dałem górne łożysko na dole. A po prostu tutaj on jak jest tu szerszy pod koniec, tu się blokuje to łożysko górne, żeby nie przeszło dalej. Także wiecie, ja pierwszy raz to robię, nie? Okej, już się wkurzyłem. Wkurzyłem się i wyciągnąłem podnośnik spod samochodu. Jednak to będzie, myślę, lepszy komfort. Okej, dobra, koło jest, koło się kręci. Czy hamuje, to się dowiemy, hamulec wyregulujemy. Tutaj ten bolec musi wejść do tego, do środka, zanim zaciśniemy koło. I tutaj była taka, jak to nazwać, spacer taki, żeby koło było równo, widzicie? Wszystko jest super, tylko teraz tutaj ta górna. I tu uderzyłem chyba, to ja zrobiłem. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ciul z tym tak naprawdę. To jest problem, bo trzeba dziury wiercić. Widzicie? Na kierownicę. Oj, dobra, szybko wywiercę i zakładamy. Okej. Okay. Bo to ciężko. No, wywierciłem. Odrysowałem, wywierciłem. Większe są te dziurki, ale chyba to żaden problem. Zaraz się okaże. Byłem się przejechać, skoro ze mną jeździ i hamuje, to z młodym też będzie na pewno. Fajny, kurde, prościutki amortyzator. A dajcie znać, co myślicie o takich timelapsach. Mi się wydaje, że to lepsze niż pokazywanie, jak się kręci śrubkę. Teraz tutaj jest problem tylko z tymi osłonami. Czy z tą nie ma problemu? Śrubki też takie, można by było troszkę odrdzewić. Ale już nie przesadzajmy. To nie jest jakiś kurde projekt, to po prostu, żeby to było dla bezpieczeństwa. To ma chodzić i ma być w miarę bezpieczne. No, ale kurde, teraz myślę, że Alex powinien być zadowolony. Kierownicę trochę krzywo przykręciłem, muszę ją poprawić. Widzicie, ile tu nie wystaje prawie nic, a tu ile wystaje. Coś mi zeszło, a tutaj, patrzcie, bo już wziąłem te, żeby porównać. A ten plastik tu nie pasuje, a tu pasuje. Trzeba to młotkiem walnąć. No i dwa uderzenia młotkiem i jak stąd. Od razu tą kierownicę poprawię, żeby mnie nie wkurzała później. Się prosto wydaje, to jest troszeczkę. Guzikiem, guzik.
Ale powiem, że te amortyzatory to są tragicznej jakości. Nie wiem, czy wy widzicie. Jakie luzy mają. No nic, no Chińczyk to Chińczyk. Trzeba się z tym liczyć za każdym razem, jak się kupuje Chińczyka. Kierownicę wyprostowałem. Skończony. Ten jest skończony. A w tym, ten jest większy, to jest półautomat, czyli mamy biegi, nie mamy sprzęgła. Zmieniamy biegi tylko i wszystkie są w dół. 1, 2, 3, 4 w dół, 4 biegi. A ten jest ciut większy. On chodzi wszystko fajnie. Tego trzeba kopnąć. Widzicie, od kopa pali. Wszystko fajnie. Tylko jemu ciężko, w ogóle jak się stoi, to nie można biegu zmienić. Tak na wolnych obrotach, znaczy na luz. Nie da się luzu znaleźć. Nie da się luzu znaleźć, dlatego wymienię w nim sprzęgło. Gdzie to moje sprzęgło? Tutaj nie wiem, czy dobre kupiłem. Bo były jakieś 17 i 18. I to sprzęgło myślę, że jest mokre, bo w automacie, jak robiłem w kładzie, było suche sprzęgło. A tutaj, a tam wydaje mi się, że jest mokre. Chociaż tutaj też, jak tu jest sprzęgło po tej stronie, też będzie mokre. Nie wiem, każdy ten chiński silnik jest inny. Także takie zabawki kupiłem. Sprzęgło będziemy robić w następnym odcinku z motorów, bo jak mi zdrowie pozwoli, bo się rozchorowałem. Chcę go odpalić w niedzielę, jest piątek. Dokręcić głowicę, ustawić rozrząd i można palić. Czy się uda? Nie wiem, bo tak jak mówię, ze zdrowiem słabo. Kurde, rano to kaszle żyletkami. Z mojego kanału z ciężarówki. Właśnie teraz to z ciężarówek już 50 osób poszło. Bo nie będzie Volvo. Także niech sobie płaczą dalej. A kto jest chętny, to robię serwis ciężarówek z tym trailerem moim. Także zapraszam do oglądania. No a tutaj dalej będziemy kontynuować garaż. Także tam jest ten elektryczny czerwony. Eklipsa. Bardzo mi szkoda, ale wiecie, zmieniłem pracę i tak dalej, dlatego chcę go szybko zrobić, żeby go sprzedać. No kurde, szkoda. I patrzcie, jak zegary zrobiłem. Nowe tarczy, nowe ten. Tylko tego plastiku brakuje dookoła. Radio, lewarek, wszystkie żaróweczki. Ja się pieprzyłem tu z tymi żarówkami, żeby na LED. Nie wiem, nie mówcie mojej żonie, ale myślę, że nie znajdę kupca na niego. Kurde, no nie wiem, bardzo go nie chcę sprzedawać, chyba że mnie naprawdę sytuacja zmusi. Zobaczymy, bo tak naprawdę zaczynam na świeżo biznes i nie mam za dużo klientów, dlatego nie wiem, jak to będzie. Jeśli będę musiał, to go sprzedam. Wiem, że chcę nim jak najszybciej stąd wyjechać, żeby on mi po prostu tu nie stał w garażu, także muszę go odgracić, to tylko pudełka są. Odgracić go, pochować wszystko, turbo czeka. Przyszedł mi wężyk do turba, też będę próbował to, czy to w ogóle będzie, czy nie będzie, nie mam pojęcia. Także dzisiaj jest, nie dzisiaj, czwartek, przepraszam. To tak, do niedzieli chcę nim wyjechać. Będę miał pomocnika, także może on mnie zmobilizuje do tego i uda się osiągnąć ten cel. Czy nie wyjechać, dobra, bo jeszcze, no patrzcie, ale to już, to jest dzień roboty, z tym sobie poradzę. Tu mam, już pokazywałem 3 razy, co mam. Byle dokręcić głowicę, storkować śruby i ustawić rozrząd i go odpalić, to ja już będę w domu. Dobra, jaram szluga, trzymajcie się, dziękuję wszystkim, dajcie znać, co myślicie o takich timelapsach. Ja muszę to posprzątać teraz. Nienawidzę sprzątania.